E-sport z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nie ma się co dziwić, ponieważ przy pędzącym rozwoju technologii, która oferuje coraz to nowsze sprzęty i atrakcyjne rozwiązania wizualne, dostarczyć on może ekscytujących wrażeń. Jego potencjał dostrzeżono w konińskim zespole szkół imienia Mikołaja Kopernika i teraz cyklicznie odbywają się tam turnieje gamingowe, w których udział biorą również uczniowie szkół spoza Konina. Ostatnie mistrzostwa e-sportowe trwały aż 2 dni. Gaming i w ogóle e-sport cieszy się dużą popularnością i widzimy to po młodzieży i to tak naprawdę to jest inicjatywa oddolna i powstała liga najpierw e-sportowa w Koperniku i ona jest już od 6 lat, ta liga e-sportowa, a od 2018 roku organizujemy cyklicznie takie mistrzostwa e-sportowe dla drużyn w CSGO i w LoLa, w League of Legends oraz taką strefę free to play dla mieszkańców miasta Konina. Uczniowie w takich rozgrywkach udział biorą bardzo chętnie. Widzimy ogromne zainteresowanie i po to, żeby spróbować swoich sił właśnie w takich rozgrywkach półprofesjonalnych czy też profesjonalnych, ale również po to, żeby przetestować sprzęt najnowocześniejszy, gamingowy, bo nie każdy ma możliwość stykać się z tym na co dzień w domu. A czy da się pogodzić granie w gry z zajęciami w szkole? To jest ich determinacja, pasja i myślę, że też duże zaangażowanie i duża robota w tym wszystkim jest też nauczycieli, którzy bardzo chętnie zarażają i wspólnie realizują taką innowację i taki projekt po prostu w szkole, więc godzą to i na przedmiotach zawodowych czasem, i na przedmiotach zupełnie pozaszkolnych i właśnie podczas takich eventów. Jak widać, efekty pracy są, ponieważ w e-sporcie zespół szkół imienia Mikołaja Kopernika może pochwalić się tytułem mistrzów Polski. Jak podkreśla wicedyrektor Monika Piguła, szkoła wspiera swoich uczniów. Trzyma kciuki, dba o to, żeby były świetne nagrody, żeby młodzież też miała taką motywację ekstra jeszcze i żeby coś faktycznie z tego wyniosła, nie tylko frajdę, nie tylko zabawę, ale również jakieś gadżety profesjonalne. Mistrzowie Polski stanęli na wysokości zadania i w obu rozgrywkach, zarówno w CSGO, jak i League of Legends, zajęli 1 miejsca. Nic w tym dziwnego, ponieważ doświadczenia mają naprawdę sporo. W LoLa gram od bodajże 4. sezonu albo 5. Nie wiem, no mam około jakoś 7000 godzin, może coś takiego, także no jakieś doświadczenie jest. Mistrzostwa odbyły się w ramach realizacji projektu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Organizatorem natomiast był Koniński Kopernik we współpracy z FPS Center z Warszawy. Zwycięzcom w nagrodę wręczone zostały puchary oraz sprzęt komputerowy.